wcale się nie dziwię, że człowiek ten podobno epoki jakiegoś tam kamienia łupanego czy innego mieszkał w jaskiniach. No bo jaskinia to jest po prostu coś, co ma taką bardzo przyjazną człowiekowi energię, w pewien sposób zmienia percepcję. Ja wcześniej byłem w jednej małej jaskini, tutaj w takiej małej, dwuosobowej może, ta to jest duża, tutaj to całe plemię by mogło siedzieć, nie wiadomo na czym by spali, bo nie ma tu równych powierzchni, ale normalnie, o tam jest na przykład górna część, nie? Normalnie już byłem kiedyś w jaskiniach na Teneryfie, bo taki poznałem takiego Polaka, który zamieszkał w jaskini, bo na Teneryfie i na La Palmie, innej wyspie Kanarów, są jaskinie i tam jeszcze w latach 70., nawet 80. ludzie mieszkali w jaskiniach, zabudowywali często wejście. Normalnie mieszkali, nawet Pedro, z którym ja przepłynąłem Atlantyk, on jest z jaskini, to jest po prostu caveman kompletny, jaskiniowiec. Tylko że tam nie było takich dużych jaskiń, tam te jaskinie były takie małe, to były takie zagłębienia skalne niż jaskinie. Ta to jest duża jaskinia, jest hałaśliwa przez ocean, natomiast od razu mi przychodzi, że chciałbym, jak to jest w tych jaskiniach w Tybecie, w których oni siedzieli, nie? Tam na pewno nie może być za zimno, bo jaskinia utrzymuje taką pewną temperaturę odpowiednią. Tam też robili jakieś różne praktyki w ciemności, bo w jaskini odpowiednio można mieć całkowitą ciemność. Temperatura jest stała, co jest bardzo ważne. I jest taka wilgotność, myślę, że człowiek nie potrzebuje nawet zbytnio pić, bo po prostu będzie chłonął tą wilgotność sobie z powietrza.